I znowu czytanko, dobra. Spotkaliśmy kolejnego jakiegoś jeżokreta, człeka jakiegoś tam, dobra. Kruk poleciał szukać jego brata, dobra, czytamy. Dzisiaj po raz pierwszy spotkałam jednego banda. Wygląda to, że wśród jego ludu określenie kretoczłek jest wielką zniewagą. Miał na imię Ben Bandu. Bardzo miły był z niego mężczyzna albo chłopiec, bo nie mogę tego do końca określić. Ale był bardzo smutny. Szukał swojego brata, który zgubił się w lesie. Powiedziałam mu, że pomogę mu go szukać. I poleciłam Krukowi, żeby zrobił to samo. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało, bo jeśli tak, to może się okazać, że ten las wcale nie jest taki przyjazny. I gdzie teraz spędzimy znowu? Nie wiem. Co zrobimy teraz? Podlecimy do tego mostu? Most jest całkowicie zniszczony. Aha. Pozostałości mostu są zwęglone. Na pewno nie rozpadł się ze starości, jak nie podbyła go żadna pomoc. Będę musiała znaleźć jakiś inny sposób, żeby się dostać na drugą stronę. A przepaść jest zbyt głęboka, a rzeka zbyt rwąca. Dobra. Czyli co, cofamy się, tak? Aha, i tu nie przejdziemy, dobra. Zniszczony most, tak, piąteczka piątunio, dobra, coś tam. O! Mamy kogoś, jakaś niespodzianka. To jest. Chyba jakaś kobieta, staruszka. Wygląda jakby ją coś porywa. Aha. Dobra, podejdź do tej pani. Ach, proszę, piękna panno, proszę, pomóż mi. Upadłam i nie mogę wstać. Co się pani stało? Ach, zgrałam kości. Jagody, jagody, ratuszone kwiaty, tak piękne kwiaty. Ale potknęłam się o struchniały korzeń i skręciłam kostkę. Teraz bardzo mnie boli. Proszę, pomóż mi dojść do domu, piękna panienko. A gdzie pani mieszka? Kim pani jest? Gdzie pani mieszka? Niedaleko stąd, zupełnie niedaleko. Zaprowadź mnie do domu, a ja ugotuję zupełnie cuduję. Pomóż mi dojść do domu, aby nagrodzić za dobre serce. Tak, tak, dostaniesz nagrodę. To nie jest jakaś baba Jaga. Dobra. Dobra. Aha. To jest Baba Jaga. Kurwa. Mamy Baba Jagę. Przepraszam, ale nie mam czasu. Dlaczego cały czas się pani poprawia? Bo jestem tylko starą, słabą kobietą. Moja pamięć już spadnie. Tak, pójdziemy i nasz... I co, jaką odpowiedź wybrać? Dobrze, zaprowadzę panią, czy nie? Aha. Jeśli coś nam stanie, to będzie zabawa. Dobra. Dobrze, zaprowadzę panią do domu. O tak, dziękuję, soczysta, miła, miła, ładna panienko. Dziękuję. Oho. Już chyba żałuję, że to kliknęłam teraz. No i co? Bierzemy tą staruszkę? No idź, kurna. No idziesz pani, no gdzie idziemy? Którędy? A którędy idziemy? Pomocy, soczysty, bezsenny, piękna panienko, za
sama nie zajdę do domu. Zaprowadź mnie tam. O Jezu, Baba Jaga, baby.